Towarzystwo Literackie Białe Biuro ma zaszczyt przedstawić panią Agnieszkę Gieskotę, autorkę książek beletrystycznych i właśnie pierwsze pytanie, jakie chciałam zadać. Proszę nam opowiedzieć, kim pani jest, co pani robi i co pani tu robi. Książka jest o relacjach damsko-męskich, ale takich, w które są włączone osoby trzecie i czwarte i takie, w których pojawia się także dziecko. Jest o takim trochę poradnikiem ubranym w powieść, chociaż założone jest to powieść, natomiast ona przechodzi różne tematy związane z rozstaniami, ze zdradami i z tym, że jest to, tak jak pokazuje, że jest to temat złożony, wieloaspektowy. A czy ta książka odpowiada na pytanie, co z tym światem po zdradzie? Czy wokół poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, ona nie udziela odpowiedzi na to pytanie, ale pokazuje, że jest to temat złożony i ta faza, w której można usiąść i płakać, jest takim elementem, może być takim elementem istotnym, taki, dla którego jest przestrzeń, ale zachęca do tego, żeby było coś więcej. Tak jak książka pokazuje różne dylematy z tym związane, czyli ona pokazuje różne aspekty tej walki. Generalnie ona, już pomijając formę narracji, pokazuje, że jest to złożony temat, że z jednej strony jest kobieta, ta, która jest zdradzona, może to być mężczyzna, tak jakby w kontekście życiowym, tak, to może dotyczyć równie dobrze mężczyzny, tak, ale jest ta strona, która została zdradzona, zaskoczona. Z drugiej strony jest tak, osoba, która zdradza i jakieś powody, które za tą zdradą stoją, a w przypadku tej historii jest też poruszony temat dziecka, tak, który jest taką kolejną stroną i to dziecko też ma, nazwijmy to tak, swoje interesy, tak, że pewnie w idealnym świecie chciałoby mieć mamę i tatę razem. I teraz jest kwestia taka, co robią ci dorośli, tak, czy jak oni podchodzą do tego tematu i też w kontekście tej walki o związek, to dziecko może być istotnym elementem, bo coś, co bez tej trzeciej strony, tak, niepełnoletniej, która właściwie teoretycznie ma niewielkie prawo głosu, mogło być prostsze, tak, że kwestie rozstania mogą być prostsze, ale jeżeli już pojawia się dziecko, które i tak jest elementem łączącym, to może to robi się trochę bardziej skomplikowane, tak, więc i do tego można jeszcze dodać perspektywy tych osób, które gdzieś są z boku, tak? Nie wiem, rodziców, znajomych, którzy chcieliby coś do tego wtrącić. Natomiast główny akcent jest na tak główną postacie, pod tytułem osoba zdradzona, tak, w tym kontekście żona, ten mąż, który zdradza, jeszcze pojawia się przecież tak osoba, tak jakby tak zwana trzecia, tak, czyli kochanka. Więc tych perspektyw może być sporo. Dobrze, ale jeżeli na przykład już wygrywamy taką walkę albo wybieramy drogę restrykcyjną, czyli po prostu, która prowadzi do rozwodu. Mamy taką książkę w naszym wydawnictwie, która jest mojego autorstwa, Rozwód to jeszcze nie koniec świata. I tu troszeczkę, nie wchodząc w fabułę, ale zdradzimy, że ta książka zaistnieje też w pani powieści. To nowe działanie. Ja po prostu chciałam, przemycając historię dla dorosłych, pokazać jeszcze taką inspirującą podpowiedź dla dzieci, dla dorosłych, którzy chcieliby coś wytłumaczyć dzieciom, tak? Bo właściwie pierwszy pomysł na tytuł W stronę słońca to było Rozwód to nie koniec świata, tylko dla dorosłych, ale gdzieś pod koniec prac nad książką pojawiła się ta koncepcja, a może jednak zrobić tym bardziej, tak jakby niech ten tytuł będzie bardziej pozytywny, tak? Niech on nie brzmi tak ciężko i poważnie. Natomiast osobiście bardzo sobie cenię tą wersję dla dzieci i chciałam po prostu, żeby ktoś mógł wyjść z takim pomysłem pod tytułem, a jak to wytłumaczyć dzieciom? Więc takie lokowanie produktu z premedytacją. Jest to też przykład na współpracę, jaką autorzy mogą podjąć między sobą, nie eliminując siebie nawzajem, a bardziej wspierając. Dobrze, to jeszcze zapytam, a jaki jest cel książki, bo cel mojej książki jest troszeczkę bardziej jasny. Jest to bajka terapeutyczna, pomagająca wyjść takiemu problemowi naprzeciw. A jaki cel w stronę słońca?
Pomysł tej książki jest taki, żeby stać się taką inspiracją, żeby pokazać to, że temat zdrad, rozstań, rozwodu, że to jest temat złożony, żeby nie oceniać tak łatwo, że z jednej strony jest to coś, co my widzimy jako osoby z zewnątrz, a z drugiej strony jest to coś, co siedzi w głowie tej, akurat tutaj tej kobiety, która jest zdradzana. I celem było też to, żeby pokazać jak najwięcej aspektów związanych z tym tematem, tak? Czyli żeby poruszyć kwestię tego, jak osoba, która została zdradzona, z jednej strony jak ona się czuje, z drugiej strony jak jest odbierana, jak może być odbierana przez osoby teoretycznie niepowiązane, tak? Jak pokazać, chciałam pokazać w jaki sposób buduje się tak jakby na nowo tą rzeczywistość. I to też miało być coś takiego, co można dać komuś w prezencie, pożyczyć po to, żeby ktoś gdzieś mógł się właśnie zainspirować, żeby komuś coś subtelnie pokazać, tak, nawet jeżeli ktoś na przykład tkwi w toksycznej relacji i pokazać, że no posłuchaj, to nie jest poradnik, ale może gdzieś coś ci da do myślenia. Taki był pomysł. Powiem, że raczej nie dać w prezencie, znaczy można dać w prezencie, ale najlepiej ją kupić i wtedy dać w prezencie, nie pożyczać. Nie pożyczać, wypożycza się z biblioteki, a my bardzo chcemy, żeby nasze książki były kupowane. Tam jeszcze, czy trudniej jest pisać książkę, czy prowadzić spotkania coachingowe w Centrum Praw Kobiet? Prowadzenie warsztatów jest prostsze. Zdecydowanie jest prostsze, bo tak jakby tam podczas tych warsztatów ten coaching i te coachingowe metody pracy są wykorzystywane, ale tak porównując sobie warsztat jest to urywek, tak? To jest kilka godzin, to są osoby, które chcą pracować, a książka to są długie tygodnie, czasami miesiące pracy i samo otworzenie jest przyjemne, natomiast ta cała obróbka i korekta i poprawianie to już jest żmudna praca. Dziękujemy za wysłuchanie nas. Ja od siebie bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.